Kowalska, witamy bardzo serdecznie. Zastępca prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy. Pan Paweł Lech, przewodniczący Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki w Radzie Miasta Stołecznego Warszawy. Witamy bardzo serdecznie. Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu i Rekreacji w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Przedstawiciel PKO Banku Polskiego, pan Marek Roszczyk, dyrektor Regionu Bankowości Publicznej PKO Banku Polskiego. Jest z nami pani Małgorzata Marzewska, menadżer do spraw Public Relations i Komunikacji firmy marki 4F, przedstawiciel firmy OTCF. Proszę Państwa, jednak na deser chciałbym bardzo serdecznie powitać jednego z powstańców, którzy są razem z nami. Jest tradycją, że zawsze Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, organizator Warszawskiej Gwiazdy Biegowej, zapraszam na taką konferencję właśnie tych, którzy między innymi są bohaterami tego biegu, dla których tysiące osób biegnie ulicami Warszawy. Powitajmy bardzo serdecznie, jest z nami pan Eugeniusz Tyrajski, wiceprezes Związku Powstańców Warszawy, walczył w pułku Paszta. Pan Eugeniusz Tyrajski, pojawił się list. Proszę Państwa, mnóstwo znakomitych gości tutaj w sali konferencyjnej Muzeum Powstania Warszawskiego. Powitajmy grupę bojową Krybal. Jest kilkoro przedstawicieli na czele z panem Wiesławem Gniazdowskim. Witamy bardzo serdecznie. Grupa bojowa Krybal. Oczywiście cała załoga Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa na czele z panem dyrektorem Adamem Bonieckim. Dzień dobry. Proszę Państwa, i na początek chciałbym poprosić o zabranie głosu panią prezydent, zastępcę prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, pani Renata Kasnowska. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, 28 już bieg Powstania Warszawskiego. Te biegi rokrocznie mówimy, że są wyjątkowe i ja znów chciałabym w tym roku powtórzyć, że przed nami bardzo wyjątkowy bieg. Wyjątkowy, tutaj z panem prezesem też rozmawialiśmy przed chwileczką o tym, że coraz mniej mamy powstańców, rocznie coraz mniej. Pan wiceprezes, który pełni funkcję prezesa, odszedł od nas, pan prezes. I dlatego też rocznie te biegi są tak bardzo dla nas wyjątkowe, z hasłem Zabiegajmy, zabiegaj o pamięć. Wyjątkowe w tym roku również dlatego, że Warszawa obchodzi stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Obchodzimy ten jubileusz w sposób bardzo wyjątkowy i na bardzo wiele sposobów. Biegi są jednym z tych sposobów. To czas, kiedy jesteśmy razem, kiedy przypominamy sobie o tym, jak wolność jest ważna i o tym, że nigdy nie jest dana raz na zawsze. W tym roku bieg powstania, podobnie jak dwa pozostałe biegi w ramach Gwiazdy Biegowej, bardzo wyjątkowy, od koszulek począwszy, które przypominają nam o stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. I też staramy się przygotowywać wiele różnych atrakcji dla biegaczy. Jedną z nich, za co chciałabym dzisiaj podziękować również miejskiemu przedsiębiorstwu wodociągów i kanalizacji, a mianowicie dla biegaczy, dla zwycięzców planujemy bardzo wyjątkowe doświadczenie i wyjątkową przygodę wejścia do kanałów powstańczych. Rozdamy 63 vouchery również dla osób, które biegać będą tradycyjnie już na budynek Pasty i będą mogli na wysokości ulicy Karowej wejść do kanału powstańczego, zobaczyć, poczuć, zrozumieć, co działo się w czasie II wojny światowej i jak wyglądało przemieszczanie się kanałami. Wyjątkowe doświadczenie i chcieliśmy tym doświadczeniem podzielić się z częścią biegaczy. I jeszcze raz chciałabym podziękować spółce za to, że w ten sposób uczestniczy z nami w tegorocznych obchodach. Obchodach wyjątkowych, biegu bardzo wyjątkowym i tradycyjnie też chciałabym podziękować panie prezesie za udział również osobisty. To dla nas niezwykle ważne, bo chcielibyśmy przypominać i przekazywać szczególnie temu młodszemu pokoleniu o tym, jak Warszawa była zrujnowana w czasie II wojny światowej, jakim heroizmem wykazali się powstańcy i że właśnie powstańców mamy niestety coraz mniej.
mniej i nie chcielibyśmy, żeby pamięć o nich zamarła. Poprzez tego rodzaju wydarzenia będziemy rokrocznie przypominać te daty, jakże niezwykle dla nas ważne, i obchodzić te kilkadziesiąt dni w sposób wyjątkowy, poprzez sport również. Dziękuję bardzo. Dziękuję.